Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, tu Alessandro, zapraszam Was do obejrzenia drugiego odcinka mojej sycylijskiej przygody w zespole Palermo w grze Football Manager 2014. Za nami prawie już całe okienko transferowe, mamy 30 dzień sierpnia 2013 roku, a więc praktycznie można powiedzieć jutro mija ten okres, w którym mogę kupować piłkarzy. No i szczerze Wam powiem, że tak naprawdę tutaj dużo się nie działo, jeżeli chodzi o moje transfery, ponieważ no jak pamiętacie z pierwszego odcinka, zablokowałem sobie możliwość dokonywania transferów w tym pierwszym oknie. No i tutaj mówiąc kolokwialnie, nie narobiłem cudów, zarząd nie zgodził się na udostępnienie mi jakichś tam dodatkowych funduszy transferowych, rzecz jasna. Także był duży problem z osiągnięciem dodatkowych funduszy na płace dla piłkarzy. Na szczęście udało się rozbudować bazę treningową. Spójrzmy, może tutaj zaglądnijmy do siedziby zarządu. Tak jest, baza treningowa zostanie rozbudowana. No musiałem, tak powiem szczerze, długo prosić się zarządu o to, aby tą rozbudowę bazy treningowej mi umożliwił. No i ona zaczęła się 21 lipca 2013, skończy się 29 października 2014 roku. Także to, na co zgodził się zarząd, to także udostępnienie mi dodatkowych pracowników klubu, ponieważ tutaj mogłem zatrudniać tylko 9 trenerów. No i spójrzcie zatem, jak wygląda moje rozłożenie, jeżeli chodzi o specjalistów. No wyszło to całkiem nieźle, bardzo tutaj dużo przebudowałem mój sztab trenerski, o tym powiem za chwilę. No i jak widzicie tutaj, wiele tych naszych elementów tego treningu osiągnęło status 3 bądź też 4 gwiazdek, bądź nawet 4,5 w niektórych przypadkach. Wszystkie oprócz defensywy, ponieważ na końcu chciałem sobie zatrudnić trenera od defensywy, no ale niestety okazało się, że mam już full trenerów. Na szczęście tych 2 trenerów mogę jeszcze zatrudnić. No i trenerem, który będzie w moim zespole odpowiadał za szkolenie obrony, jest Arnaud Cornier, a więc trener z Francji. Tutaj defensywę ma na poziomie 14. No tutaj chciałem także, aby miał inne kluczowe atrybuty również na niezłym poziomie, a więc tutaj jak widzicie, determinację, motywowanie, a także mentalność bodajże, chyba mentalność. No i to jest chyba najlepszy trener, jakiego udało mi się znaleźć. Reszta trenerów wygląda naprawdę całkiem nieźle. Spójrzmy może, rozpocznijmy właśnie od transferów, historia transferów, no i tutaj spójrzcie sobie na sztab szkoleniowy, a więc to, kogo zwolniłem, no to większość byli ci ludzie, o których mówiłem w pierwszym odcinku mojej nowej kariery, a więc no naprawdę tutaj bardzo wielu trenerów odeszło, ci, którzy mieli słabe atrybuty, no mówiąc szczerze, nie widziałem ich tutaj w moim sztabie szkoleniowym, natomiast zatrudniłem mnóstwo nowych ludzi, oczywiście wszyscy z wolnego transferu, aby nie płacić ich byłym klubom odszkodowania, ponieważ oczywiście nie miałem na to funduszy. Tak więc rozpoczynamy. Bruno Fantini, nasz trener bramkarzy, tutaj ten atrybut na poziomie 18. Feliciano Di Blasi, kolejny bardzo dobry trener, tutaj w pierwszej chwili miał być zatrudniony jako trener siłowy, no ale niestety nie udało się, no i stał się tylko trenerem, no i właśnie zablokował mi jedno z tych miejsc przeznaczonych dla trenerów. No ale spójrzcie tutaj, kondycja 17, mentalność to prawda troszkę słabsza, ale determinacja, motywowanie, aha nie, przepraszam, nie mentalność, determinacja, motywowanie i poziom dyscypliny, to są te trzy atrybuty, które są równie ważne właśnie jak te atrybuty treningu. No i tutaj właśnie wszystkie te 4 atrybuty na bardzo wysokim poziomie u Feliciano Di Blasiego. Kolejny mój trener to dobrze znany nawet z poprzedniej kariery, gdzie miałem go również w Śląsku Wrocław, czyli odpowiedzialny za ofensywę Ulf Kirsten, była gwiazda notabene Leverkusen. Thomas Hessler, kolejny Niemiec, tutaj technika na poziomie 17 u tego ponad 100-krotnego reprezentanta Niemiec. Następnie Andrea Bergamo, kolejny z trenerów w moim zespole. Spójrzmy sobie, tutaj trener od taktyki, tutaj na poziomie 16 ten atrybut, także ofensywa całkiem niezła, 15. Następnie Mirosław Tandża, no tego trenera
chciałem sobie zatrudnić właśnie do szkolenia defensywy, no ale niestety właśnie zabrakło mi miejsca, no i musiałem z niego zrobić trenera drużyn młodzieżowych. Myślałem, że trener drużyn młodzieżowych również może prowadzić pierwszy zespół, no ale okazało się, że jednak nie, że trenerzy rezerw tak, ale młodzieżówki już niestety nie. No i dalej Marcel Lukasen, to jest mój nowy asystent, to jest szkoleniowiec z Holandii. No nie wiem, dlaczego tak długo się wczytują te właśnie postaci. Mentalność na poziomie 19, technika 17, determinacja, motywowanie, bardzo dobre, poziom dyscypliny 12, powiedzmy sobie nie najgorsze. No i mamy nowego asystenta, teraz skauci. Skauci to Giorgio Chiaschini. Tutaj ten scout ma atrybuty na poziomie 15-14, a więc całkiem nieźle. Leonardo Generoso 15-14. Mój nowy dyrektor do spraw sportowych, już tutaj, tak jak już sobie przeczytałem, zdradziliście mi, jeden z moich widzów zdradził mi właśnie, jakie są kluczowe atrybuty właśnie dotyczące dyrektora sportowego, no ale ja już wcześniej sobie tego dyrektora sportowego zatrudniłem, jest to Dejan Stankowicz, były oczywiście gwiazdor Interu Mediolan i reprezentacji Serbii. Mauro Inocetti to mój kolejny ze skautów, 15-17, jego atrybuty dotyczące oceny potencjału i umiejętności. Marco Fagino, 15-13, kolejny z Włochów, Delio Onis, 15-13, to jest mój ostatni ze skautów, Argentyńczyk. No i cóż, moi drodzy, to wszystko, jeżeli chodzi o zmiany w moim sztabie szkoleniowym. Natomiast jeżeli chodzi o piłkarzy, no to tutaj za chwilę wam to pokażę, sztab szkoleniowy, wszystkie transfery. No spójrzcie, po stronie do klubu absolutne zero. Wypożyczyłem dwóch piłkarzy, to jest Słoweniec Aliasz Struna, który przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu do Juve, Stabia, no i młody Francesco Crivello, który zamienił w tym sezonie Palermo na zespół Constanzy. No ale żeby nie było tak do końca łyso, no to tutaj złożyłem jeszcze kilka ofert tuż przed zamknięciem okienka transferowego. No i powiem szczerze, liczę bardzo gorąco na to, że przynajmniej jeden z tych transferów uda się dokonać. To wszystko są oczywiście wypożyczenia. Wesley Verhoek to jest skrzydłowy z Holandii, ponieważ brakuje mi gracza na pozycji prawoskrzydłowego. Już wam powiem dlaczego za chwilkę, ponieważ wprowadziłem was w pierwszym odcinku w mały błąd, ale o tym powiem może za momencik. A więc tak, Wesley Verhoek, gracz obecnie w rezerwach Feyenoordu, nominalny prawoskrzydłowy, to jest właśnie pierwszy z tych zawodników. Adrien Regateu, no i właśnie ten gracz jest do sprowadzenia na wypożyczenie za darmo, a więc nie musimy płacić takiej opłaty miesięcznej zespołowi Toulouse. Gracz, który rozegrał już 4 spotkania, strzelił jednego gola, no i ma średnią ocenę 7,20, a więc no dobry start w rezerwach Toulouse. No i tutaj spójrzmy, dribbling 14, technika 16, przyspieszenie 16, szybkość 13, dośrodkowania też nie najgorsze 12, gra z pierwszej piłki 14, błyskotliwość 16. No niektóre atrybuty na naprawdę wysokim poziomie u tego 22-letniego gracza z Maroka. No i jeszcze jest Edu Bedia, którego również Barcelona prawdopodobnie, o ile się nie mylę, jest w stanie wypożyczyć mi za darmo. No i również byłoby to, myślę, ciekawe wzmocnienie Edu Bedia właśnie. No i także inne zespoły złożyły mi oferty wypożyczenia. Nicola Gianolla do Ascoli miałby się przenieść na zasadzie wypożyczenia. No i także Arcanese złożyło właśnie ofertę wypożyczenia na młodego 17-latka, który ma raport na poziomie, tutaj spójrzmy, 3,5 gwiazdki. No tak więc tych wzmocnień, nawet jeżeli tutaj uda się kogoś pozyskać jeszcze przed końcem okienka, będzie naprawdę niewiele, tak więc no ja oczywiście nie spodziewałem się na początku jakichś fajerwerków, ponieważ oczywiście miałem zerowy budżet transferowy, zresztą na własne życzenie. Teraz przechodzimy oczywiście do terminarza. Rozegraliśmy sobie 5 sparingów, jeden mecz w Pucharze Włoch, także rozpoczęliśmy już zmagania we włoskiej Serie B, a więc rozpoczęliśmy od tym meczu z Atletikiem Bilbao przegranym na własnym stadionie 0-2. Później ze Sportingiem Braga wygraliśmy 2-1, 2 trafienia Abela Hernandeza. Później z Fano wygraliśmy 4-0, 3 razy Paulo Dybala, raz Antonio Martorna.
Później mecz przegrany z Eviontoną Gaillard 1-3. Davide Di Gennaro wpisał się na listę strzelców. Później, moi drodzy, niestety odpadliśmy już na początku z Pucharu Włoch pokarnych zespołem Pizy. Zespół Pizy, który zremisował z nami po regulaminowych 120 minutach. Po regulaminowych 90, 1-1, dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, no i rzuty karne niestety, spójrzcie sobie tutaj, wykonywaliśmy niestety gorzej od naszych rywali, zawiedli Davide Di Gennaro i Kyle Lafferty, no i pożegnaliśmy się już na samym początku z Pucharem Włoch, to była mała niespodzianka, później Lumet Sane i wygrana 4-1, Grand Enjoy, Enzo Maresca, Silvio Calabrese i Antonio Martorna wpisywali się na listę strzelców. Nadmienię oczywiście, że wszystkie 5 sparingów nie rozgrywałem sam, a zrobił to mój holenderski asystent. Potem rozpoczęliśmy zmagania w pierwszym meczu z Modeną, wygraliśmy 2-0, trafienie Stefanowicza, także Abela Hernandeza, no i zgarnęliśmy pierwsze 3 punkty w tym sezonie. Tak wygląda na razie tabela ligowa po tej pierwszej kolejce, zajmujemy 6 miejsce, no i tutaj zespoły aż do miejsca ósmego notowały zwycięstwa, aczkolwiek... coś mi tu nie pasuje, moi drodzy. Jakim cudem Empoli jest jedynym zespołem, które tutaj ma jeden punkt? Coś mi tu nie pasuje. Zaraz sobie zobaczymy, o co to chodzi. Dajmy sobie terminarz. Zremisowali... aha, no jasne, przepraszam was bardzo. Zremisowali z Bari, a więc zespołem, który miał tutaj minusowe punkty, minus 3 punkty rozpoczynały Bari, minus 7 punktów rozpoczynała Siena. Siena swoje spotkanie wygrała, tak jest, oczywiście to wszystko jest jeszcze pokłosie tych wszystkich afer korupcyjnych, które działy się w ostatnich latach we Włoszech, kilku piłkarzy także zdyskwalifikowanych na kilka miesięcy, no i między innymi Bari i Siena ukarane minusowymi punktami od początku sezonu. No i cóż, moi drodzy, zatem przechodzimy sobie już do tego pierwszego pojedynku z Brescią. No i jeszcze nadmienię może, że dzisiaj będziemy sobie rozgrywać pojedynek na wyjeździe z Brescią i u siebie z Cittadellą, na które będziemy musieli czekać 2 tygodnie. Miałem oczywiście rozegrać mecz z Ternaną, ale ten mecz był przełożony niejako na moją prośbę, co mi się oczywiście w tej grze bardzo podoba, bo z tego co pamiętam w poprzednich wersjach Football Managera na pewno w 12 nie było takiej opcji. Tutaj jeżeli kilku naszych piłkarzy wyjeżdża na reprezentację, no to oczywiście możemy sobie mecz przełożyć, możemy złożyć prośbę o przełożenie meczu, no i ta prośba zazwyczaj oczywiście równa się z przełożeniem spotkania, no i tak właśnie zrobiłem, tak więc gramy sobie dzisiaj z Brescią, potem z Cittadellą, no i następnie dopiero 18 września gramy mecz wyjazdowy z Ternaną, tak więc my obejrzymy sobie oczywiście dzisiaj Brescię i Cittadellę. No i przechodzimy sobie już do wyboru składu na to spotkanie. Maurizio Mariani, arbitrem głównym tego spotkania. 22 stopnie, a więc całkiem ładna pogoda dzisiaj w Brescii. Brescia to drużyna, która obecnie zajmuje 4. miejsce w tabeli ligowej, która również wygrała swoje spotkanie. Wygrała, już za chwilę sobie zobaczymy, z kim Brescia wygrała. Terminarz pokonała 2-0 Carpi na wyjeździe, no tak więc, no jakiś rywal niewymagający, bo tam Carpi chyba było głównym kandydatem do spadku według bookmacherów. No i cóż, moi drodzy, zatem wybieramy sobie skład na to spotkanie. My oczywiście zagramy tą moją właśnie rezerwową taktyką, taką, którą przewidziałem może nie tyle na mecze ze słabszymi przeciwnikami, co na mecze wyjazdowe. Tak więc tutaj widzicie to ustawienie takie, jakim grałem, jakim zdobyłem Mistrzostwo Polski w poprzedniej karierze w Śląsku Wrocław. Przepraszam was, że tak cały czas nawiązuję do tej mojej poprzedniej kariery, no ale sami wiecie, trwała oczywiście ona bardzo długo, tak więc no aż 7 miesięcy grania, aż 7 miesięcy nagrywania, to jest naprawdę całkiem sporo, ponad 50 odcinków, tak więc... no tak łatwo chyba z pamięci tego nie wymarzę. No i cóż, takim ustawieniem sobie gramy, jakim właśnie grałem w Śląsku, jakim zdobyłem właśnie Mistrzostwo Polski w Śląsku Wrocław. Tak więc takie 3-2 tak naprawdę, albo 3-2-2-1-2, tak sobie nazwałem to ustawienie, z takimi dwoma wahadłowymi, tak się to nazywa. No i może jeżeli chodzi o mentalność, to damy sobie kontrolę zamiast kontrataku. No i tak wygląda moje wyjściowe ustawienie, które sobie ustawiłem na to spotkanie, a więc Sorrentino, Terzi, Munoz, Andelkowicz, Morganella i Aronika po bokach. W środku jako gracz
walczący o piłkę, Edgar Barreto jako wysunięto rozgrywający, Maresca jako klasyczna dziesiątka, Davide Di Gennaro, no i z przodu Lis Pola Karnego, Hernandez, także cofnięty Paulo Dybala. Tutaj, o czym wspominałem w poprzednich odcinkach, podoba mi się, że tutaj można mieć więcej niż 7 rezerwowych, konkretnie 9 rezerwowych we włoskiej Serie A, to jest chyba jeszcze więcej, bo tam możemy mieć bodajże 11 czy 12 graczy na ławce, tutaj aż 9, a więc naprawdę bardzo fajna opcja, jest z kogo wybierać. No i to już chyba mamy wszystko poustawiane, tak więc rozpoczynamy sobie pojedynek na stadionie Mario Rigamonti w Bresci. No i tutaj Brescia tutaj również takim podobnym do nas ustawieniem, a więc bez takich klasycznych skrzydłowych. No i kilku graczy tutaj naprawdę, których ja bynajmniej kojarzę, m.in. Ruben Oliveira, w przeszłości piłkarz Juventusu, Daniele Corvia, Andrea Caracciolo, no to są wszystko piłkarze, którzy już oczywiście grali w Serie A. Brescia jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, no ale zobaczymy, jak to się tutaj będzie miało w rzeczywistości. Poproś o poradę, oczywiście poprosimy sobie naszego gracza odpowiedzialnego za defensywę. Tutaj damy sobie jeszcze agresywny odbiór dla ofensywnych graczy Bresci. Oczywiście musimy tutaj przypilnować Caracciolo, wysuniętego jedynego napastnika. No i jeszcze przed nami rozmowa motywacyjna, która tradycyjnie na początku nie za bardzo wychodzi. Pokażcie, co potraficie. No właśnie, zero pozytywnych opinii. No tutaj już lepiej, nawet Andelkowicz zgaszony. No z tym rzadko się spotykam. Potraficie grać znacznie lepiej. No i tak trzech piłkarzy jest zadowolonych, a więc jak na początek kariery nie jest źle. A więc rozpoczynamy sobie pojedynek na Mario Rigamonti w Bresci. Przejmujemy piłkę, Morganella. Już pierwsza szansa dla nas. Maresca. Barreto ładnie włączył się, Aronika do Paulo Dybali. Paulo Dybala. Pierwsza akcja już na początku spotkania, no i mieliśmy szansę na gola już w 20 sekundzie, no ale niestety niecelnie uderzył Argentyńczyk z polskimi, a także włoskimi korzeniami. Sorrentina, rozpoczynamy od bramki. Munoz, teraz piłka minęła wszystkich graczy Bresci, jest Salvatore Aronika na lewej stronie do Dybali, nie ma spalonego Paulo Dybala, jest bramka, jest 1-0. Świetne uderzenie Paulo Dybali. No i gracz, którego dziadek jest Polakiem, jak się dowiedziałem, strzela bramkę na 1-0. Teraz rzut rożny, Di Gennaro, Andelkowicz 2-0, pięknie, 27 minuta, no i stoper ze Słowenii podwyższa nasze prowadzenie i jest już po 27 minutach 2-0. No więc całkiem naprawdę ładny start, jeżeli chodzi o to spotkanie. Miejmy nadzieję, że moi piłkarze tutaj się jakoś nie rozluźnią. Teraz złe zagranie piłkarzy Bresci, Morganella, Enzo Maresca, Di Gennaro, a i niestety teraz złe podanie wychowanka Milanu. Pasi, jest Camiliano. Camiliano, teraz dobrze Munoz, nie udało się przejąć, jest Maresca, jest Di Gennaro. Uwaga, teraz blisko był Paulo Dybala, ależ teraz błędy w zespole Bresci. No i Abel Hernandez bliski wystrzelenia trzeciego gola, ale mamy jeszcze rzut rożny, Di Gennaro, dośrodkowanie, piłka zmierza niestety poza bramkę, a więc bardzo słabe było to dośrodkowanie. Tutaj już dobiega powoli końca pierwsza połowa tego spotkania. Davide Di Gennaro, dalekie zagranie do Hernandeza, udało się wybić piłkę graczom Bresci, ale jeszcze zagranie do Di Gennaro, ten do Hernandeza, świetne rozegranie Dybala, no brawo, brawo, nic tylko przyklasnąć moim napastnikom, świetnie to było rozegrane, nie zachował się tutaj egoistycznie Hernandez w tej sytuacji. No i mamy 3-0 w Bresci, bardzo, bardzo ładnie rozegrana piłka i mamy bardzo, bardzo spokojne prowadzenie w tym spotkaniu. Jestem bardzo zadowolony tak trzymać oczywiście. Mam nadzieję, że dzięki takim słowom moi piłkarze tutaj nie odpuszczą tej drugiej połowy. Nie chciałem tutaj im mówić, aby nie odpuścili, bo to mogłoby się oczywiście wiązać ze złą reakcją właśnie ze strony piłkarzy Finazzi. Tutaj będziemy próbowali szybko przyjąć tę piłkę, wyprowadzić jakiś od kontratak. Caracciolo, wow, ale bomba. Andrei Caracciolo, gracza, który dwa sezony
występował w naszym zespole. Uwaga, teraz piłka do Morganelli. Jest Morganella, co zrobi Szwajcar? Idzie do środka Morganella. No i Salvatore Aronica. Ależ teraz fatalne błędy w obronie Bresci. Piłka minęła wszystkich piłkarzy, gospodarzy. No i Salvatore Aronica, gracz, który skończył już 35 lat, podwyższa prowadzenia na 4-0. No świetny naprawdę tutaj mecz w Bresci. No tutaj udowadniamy, że jesteśmy absolutnie głównym faworytem do awansu w tym sezonie. Uwaga, Oliveira, jest Caracciolo niepilnowany. Tutaj chcieliśmy złapać na spalonego napastnika Bresci. No i co się dzieje? Terci wybija piłkę, która tak się zakręciła i jeszcze dobitka. Wow, ale na szczęście piłka minęła bramkę Stefano Sorrentino. 60. minuta powoli się rozpoczęła. No i wciąż mamy czterobramkowe prowadzenie. Tutaj jeszcze żółta kartka dla Edgara Barreto. Spójrzmy, może rozglądniemy się takimi zmianami. Barreto troszkę zmęczony, Maresca również, a więc może wprowadzimy sobie może Francesco Bolzoniego w miejsce Barreto. Francesco Bolzoni, 3,5 gwiazdki, no a więc całkiem nie najgorzej. Nie będziemy tutaj ryzykować już czerwonej kartki dla Barreto. Świetny mecz dzisiaj Aroniki, świetny także Paulo Dybali. No jestem naprawdę z tych piłkarzy bardzo zadowolony. A więc opuszcza boisko Barreto. Sorrentino rozpoczyna od bramki. Jest Terci, Morganella i Enzo Maresca. Davide Di Gennaro, świetne zagranie. No tutaj troszkę pospieszyłem się może z tym słowem świetne, bo niestety nie doszedł do piłki Hernandez. Teraz tracą piłkę gracze Bresci. Świetnie Paulo Dybala się przedostał, ale udało się zespołowi Bresci wybronić z tej sytuacji. 80. minuta, no tutaj już mamy informację, że Maresca ledwo trzyma się na nogach, a więc jego też zdejmiemy z boiska, zastąpi go młody Valerio Vere. No wiecie co, chyba już może nawet zrobimy sobie trzecią zmianę, a więc wprowadzimy na boisko, właśnie zastanawiam się, czy Kyle'a Lafortiego, czy Kepasa Malele, a damy zagrać młodemu Kepasowi Malele, piłkarzowi, którym interesuje się, a przynajmniej interesował się do niedawna AC Milan. No i komplet zmian mamy już wykonanych w tym meczu. Jeszcze mamy rzut rożny, 82. minuta, Di Gennaro. Jeszcze nic tutaj z tej akcji nie wyszło. Kepa z Malele właśnie przy piłce, Bolzoni, a więc akcja dwójki rezerwowych. Andelkowicz, strzelec z drugiej bramki, Bolzoni. Świetnie piętą do Andelkowicza. Bolzoni jeszcze raz. No powinien już tutaj zagrać gdzieś na to lewe skrzydło, ale wolał odegrać do tyłu do Sorrentino. Ten przerzuca piłkę na drugą stronę do Terciego. Jest Terci, jest Valerio Vere. Valerio Vere do Morganelli. Morganella! Aj, teraz połakomił się teraz na bramkę Szwajcar. Szkoda, że tam nie zagrał jeszcze wzdłuż bramki do któregoś z partnerów. No ale i tak prowadzimy 4-0, tak więc może mu to wybaczę. Vitor Saba teraz przy piłce. Jest akcja zespołu gospodarzy. Świetnie teraz Aronica. No bezbłędny, ale teraz druga żółta, tak jest. No i będzie czerwona kartka dla Salvatore Aroniki. Szkoda, bo nie będzie mógł zagrać w następnym meczu. No i właśnie, co teraz? Zrobimy sobie tak, przesuniemy sobie Andelkowicza na lewą obronę. Munoz z Tercim do środka, Morganella na prawą. Damy im jako ograniczony boczny obrońca, Morganella również. No i Bolzoniego cofniemy do środka. Di Gennaro na środek z Vere. Di Gennaro damy, no on oczywiście ma tylko pół gwiazdki, bo to nie jest jego nominalna pozycja. No i wiecie co, tak sobie chyba zostawimy, albo może jeszcze inaczej. Di Gennaro powędruje na prawą stronę, Malele powędruje na lewą, Hernandez do środka, a Bolzoni na środek z Vere. O, tak sobie zostawimy. No i tutaj załataliśmy tą dziurę po Salvatore Aronice. No i jeszcze 90. Pierwsza minuta, koniec tego spotkania, a więc bardzo, bardzo dobry występ moich piłkarzy na stadionie Mario Rigamontiego w Brescia. Jestem bardzo zadowolony oczywiście z tego wyniku, nie inaczej. Morale oczywiście zawodników idzie w górę. No spójrzmy, Brescia oddała aż 20 strzałów, 7 celnych, no ale mimo to
tak naprawdę ani razu nie zagroziła bramce naszego zespołu. My oddaliśmy tych strzałów 17, 11 aż celnych. Byliśmy gorsi w posiadaniu piłki, popełnialiśmy więcej fauli. No ale to my jesteśmy dzisiaj zwycięzcą. Paulo Dybala piłkarzem meczu. No i inkasujemy kolejne 3 punkty. No i bardzo cieszy również fakt, że nie straciliśmy jeszcze w tym sezonie, w tych pierwszych dwóch meczach bramki. Salvatore jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem, a więc wróci do zespołu, kiedy to tylko możliwe. Fantastyczne uczucie, kiedy wszystko wychodzi jak na treningu. Byłem pewien, że mecz już jest wygrany. Obrona też odgrywała swoją rolę. Ciężko pracował nad tym aspektem gry. Rozegrał świetny mecz, czy wzrośnie zainteresowanie jego osobą. Tak jest, ponieważ Salvatore Aronikę sobie tutaj wystawiłem na listę transferową. No, nawet momentami interesował się nim zespół Livorno, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Oferta transferowa, spójrzmy tutaj, żadnego zainteresowania nie ma już ze strony zespołu Livorno. Czerwona kartka, no tutaj udzielimy ostrzeżenia jedynie Aronice, oczywiście to jak zwykle zaakceptuje, nie będziemy go na razie karać finansowo. No i cóż, moi drodzy, na razie będziemy musieli tutaj czekać 2 tygodnie na kolejne spotkanie ligowe, no troszkę to zleci, zwłaszcza, że mamy tutaj, teraz kończy się okienko transferowe, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze to, że uda mi się jeszcze ten jeden transfer, tego jednego transferu dokonać, a może i nawet więcej. Spójrzmy, oczywiście tutaj wszystkie te oferty zostały zaakceptowane. No Verheka chyba nie uda nam się sprowadzić, bo za niego tam była jakaś opłata miesięczna, a my mamy zerowy budżet transferowy, a więc nie uda nam się tego piłkarza pozyskać. Przepraszam, wprowadziłem was w mały błąd. 2 września kończy się okienko transferowe, a więc jeszcze nie. Spójrzmy może, jak to się wszystko tutaj rozwinie. Aha, byłem wam jeszcze winny małe wyjaśnienie. Dotyczyło ono jednego z moich piłkarzy. No tutaj błędnie powiedziałem wam, że Nicolas Viola gra w moim zespole, że jest tutaj, może grać na prawym skrzydle, no ale Nicolas Viola niestety jest piłkarzem Ternany obecnie, tak więc nie będzie mógł póki co w tym sezonie dla nas grać, ewentualnie w tym konkursie kopert po sezonie, ewentualnie wtedy. Na razie jest to gracz Ternany, no i na ten sezon jeszcze się to nie zmieni, tak więc właśnie będziemy musieli tutaj pozyskać na pewno prawo skrzydłowego. No o Della Rocce mówiłem, że on również jest graczem Bolonii, również jest na zasadzie współwłasności. No ale zauważyłem, że jeszcze kilku całkiem ciekawych piłkarzy jest tutaj wypożyczonych do innych klubów, na przykład taki Emiliano Viviano, 27-letni bramkarz, raporty na poziomie 4 gwiazdek. No ale Emiliano Viviano ma tutaj wpisaną klauzulę w wysokości 6 milionów euro. Jeżeli Arsenal zapłaci takie nam pieniądze po sezonie, to tą ofertę niestety będziemy musieli przyjąć, a pasowałoby, żeby Emiliano Viviano wrócił do naszego klubu i zastąpił powoli już zmierzającego w kierunku emerytury naszego pierwszego bramkarza w zespole, którym jest Stefano Sorrentino. Dobrze, jedziemy sobie zatem dalej. Mam nadzieję, że was tym nie zanudzam. Tutaj nie będziemy sobie może przerywać tego odcinka, bo później mogą się ewentualnie pojawić jakieś problemy związane ze sklejeniem go. No mam nadzieję, że się nie pojawią, ale gdyby gdzieś tam ewentualnie coś nie zadziałało, no to szkoda by było tak naprawdę tego fajnego meczu z Brescią, ten fajny mecz z Brescią stracić, sami rozumiecie. Albo wiecie co, chyba że może pójdę sobie na urlop, żeby tutaj było szybciej. A więc kiedy się tutaj skończy okienko transferowe, to ja po prostu się udam na urlop, a więc to wszystko będzie trwało chyba troszkę krócej. Mamy 31 dzień sierpnia, no tak długo troszkę to trwa. Po pierwsze mam dużo lig odblokowanych naprawdę, a po drugie to jest dużo lig odblokowanych, a po drugie no to właśnie 31 dzień sierpnia, a więc dzień, w którym w wielu ligach te transfery się gdzieś tam kończą, to okienko transferowe gdzieś tam się zamyka. No i tutaj także raporty z treningów, imponująca postawa Kepa z Malele, o, bardzo mnie to cieszy. Andrea Belotti, spójrzmy co to za piłkarz, 19-latek, aha, to jest właśnie ten młodzian wypożyczony z Albino Leffe. 3 gwiazdki raportu, a więc nie jest jakiś wybitny. A jeżeli chodzi o niepokojącą, to Terci, na środkowy obrońca, który spisał się bardzo dobrze w pierwszym meczu. Także Ezequiel Munoz,
No po nim się tego nie spodziewałem. No i także Valerio Verre. Valerio Verre, no to jest młodzian, to dopiero melodia przyszłości. Prawdopodobnie nie uda nam się tego piłkarza zatrzymać w klubie. No i tutaj jeszcze takie oczywiście małe podsumowanie treningów. Na razie wszystko naprawdę bardzo dobrze, takie równo poukładane. Większość piłkarzy zachwyconych moimi metodami treningowymi. Także te dwie taktyki, których moi piłkarze już się powoli uczą. Spójrzmy jeszcze, czy mamy ten trening tutaj ustawiony. Punkt ciężkości. O właśnie, bardzo dobrze, że tutaj sobie weszłem, bo nie mamy ustawionego punktu ciężkości treningu, a także rodzaju treningu. A więc ustalmy sobie tutaj może na ten tydzień, w którym nie gramy żadnego meczu, może trening ofensywny na poziomie wysokim, albo nie, trening defensywny na poziomie wysokim, a tutaj sobie ustalimy trening ofensywny na poziomie wysokim, no i jedziemy dalej. To będzie chyba taki jedyny odcinek, w którym jest aż taka duża przerwa. Mam nadzieję, że w innych odcinkach, które Wam będę pokazywał, nie będzie aż tak dużej przerwy między odcinkami. Tutaj Southampton zainteresował się Edgarem Barreto, ale nie wyobrażam sobie, żeby mógł odejść, tak więc nic z tego. Spójrzmy może, którą mamy godzinę. No, godzina jest jeszcze ok, tak więc... No, będzie to trwało troszkę długo, a więc chyba jednak może jak zamkniemy sobie okienko transferowe, to po prostu spotkamy się po prostu w drugiej części. Ja tutaj nie będę Was już zanudzał tym tutaj przemijaniem tych kolejnych dni, a więc do okienka transferowego, no i po jego zamknięciu już spotkamy się już właśnie przy tym meczu kolejnym. Oj, troszkę długo to trwa. No chyba jednak za dużo troszkę tych lig odblokowałem. Chciałem, aby gra była jak najbardziej realna. Chciałem, aby tutaj ten wgląd był właśnie w jak największą liczbę lig, aby jak najwięcej lig było grywalnych. Gra pokazywała mi szybkość rozgrywki na poziomie 3 gwiazdek, a więc no nie jest to jakiś zły wynik. Podobnie 3 gwiazdki miałem w tamtej poprzedniej karierze, no ale tutaj te 3 gwiazdki wyglądają zupełnie inaczej. No i tak sobie gra myśli. No jestem bardzo ciekawy tych właśnie transferów. Mam nadzieję, że Wy też, tak więc dlatego jeszcze nie przenoszę Was do tej drugiej części. Poczekamy sobie chwilę. No myślę, że tutaj te następne dni tutaj pójdą szybciej. Tutaj po prostu jest właśnie to okienko transferowe się zamyka. Te wszystkie roszady w zespołach są gdzieś tam dogrywane, no i stąd się to bierze między innymi. Juventus wygrywa z Udinese, proszę bardzo. Dzisiaj koniec transferów. Fizjoterapeuta w Juventusie stracił pracę. Kolejny. No i tutaj eliminacje mistrzostw Europy do lat 19. Włosi trafili na Słowenię, Azerbejdżan i Islandię. Zbliża się termin zgłaszania zawodników. Aha, mamy dwóch piłkarzy niezarejestrowanych. Dwóch piłkarzy, a więc Milanowicza, którego chyba nie mam zamiaru rejestrować, no ale także Bacinowicza, no tego piłkarza już ewentualnie mogę zarejestrować. Tylko właśnie kogo tutaj ewentualnie, właśnie myślałem o wywaloniu tego Torianello, którego prawdopodobnie będę trzymał w rezerwach, a potem sprzedam. No i w jego miejsce sobie wsadzimy Bacinowicza. Nie więcej niż 18 piłkarzy. Aha, więc tutaj jeżeli sobie wsadzimy Milanowicza, no to tych piłkarzy już będzie za dużo. Dobra, a więc Milanowicza nie będziemy również rejestrować. Skład mamy zarejestrowany. O, i proszę bardzo, Regatę. Udało się go wypożyczyć, a więc akceptujemy. Bedia niestety odrzucił nasze wypożyczenie, szkoda. No i Verhek nie dysponuje funduszami, no właśnie, a więc to, o czym mówiłem. No ale jednego piłkarza udało mi się do zespołu sprowadzić. Jest to 22-letni skrzydłowy z Maroka, Andrię Regatę, wychowanek CT, 22-latek. Jego atrybuty już pokazywałem przed momentem. 1,1 miliona wartości, 4,3 tygodniowo. Będziemy płacili chyba z tego co pamiętam połowę tej kwoty. Kontrakt właśnie jak tutaj wygląda. Tak jest, praktycznie dokładnie połowę tej kwoty będziemy płacili. Żadnego
żadnej miesięcznej opłaty, no i w związku z tym piłkarz może zostać ściągnięty z powrotem właśnie przez swój klub, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. No i Gianolle wypożyczamy sobie do Ascoli. No i moi drodzy, to wszystko w pierwszej części naszego odcinka, a my spotykamy się już za dosłownie momencik. Witam zatem ponownie w drugiej części tego drugiego odcinka. Przed nami mecz z Cittadelą. Jeszcze raz przypomnę tabelę Serie A, Serie B oczywiście. Na razie zajmujemy trzecią lokatę z kompletem 6 punktów po 2 spotkaniach. Przy okazji także pokażę Wam mój nowy zespół filialny, a więc zespół Latiny, ponieważ na początku sezonu również poprosiłem o klub filialny. No i między innymi spośród kilku opcji właśnie Latina była dostępna. Jest to zespół, który również występuje we włoskiej Serie B, tyle że ten zespół raczej będzie walczył o utrzymanie. No i możecie sobie tutaj zobaczyć, że jest to nasz nowy klub filialny, a więc klub, do którego możemy wypożyczać zawodników. Zatem przechodzimy może już do tego spotkania z Cittadelą. Przed nami ustawienie taktyczne zespołu gości dzisiejszego meczu. Ja jeszcze oczywiście przypomnę, że rzecz jasna gramy o awans do Serie A, jak najszybszy awans. Prawdopodobnie zdarzy się to w przyszłym sezonie. Mam oczywiście taką gorącą nadzieję. Jeszcze pokażę Wam dwóch piłkarzy, którzy zadebiutowali w reprezentacjach swoich krajów, a więc Paulo Dybala właśnie rozegrał swój pierwszy występ dla reprezentacji Polski, natomiast Grandin Joy pierwszy mecz dla Demokratycznej Republiki Konga. No i za tym już chyba możemy sobie przejść. Oczywiście wybierzmy sobie skład. Niestety zawieszony jest Aronika za kartki, w jego miejsce Eros Pizano. Szkoda, bo Salvatore Aronika to była wyróżniająca się postać tego meczu z zespołem Bresci. Właśnie udało się pozyskać także Adriana Regatena, jak pamiętacie jeszcze z pierwszego odcinka. Ale na razie chyba nie będziemy tutaj dawać go do zespołu, bo gramy zdecydowanie się jednak takim samym ustawieniem jak w poprzednim spotkaniu. Albo wiecie co, może w miejsce Valerio Vere, o Regateo, może będzie miał szansę na debiut. Takie sama mentalność, a więc kontrola, styl zrównoważony. Reszta ustawień raczej bez zmian. Sorrentino, Terzi, Munoz, Andelkowicz, Morganella, Pizano, Barreto. No Barreto jest w słabej kondycji, a więc może damy szansę Grandiemu, Joy, Di Gennaro, Dybala i Hernandez. Takie ustawienie naszego zespołu. Natomiast Barreto usiądzie sobie na ławce rezerwowych, a więc rozpoczynamy to kolejne, trzecie już w tym sezonie starcie. Jeszcze przydzielimy sobie Regatenowi numer może 14. No i moi drodzy, możemy zatem zaczynać drugą część naszego odcinka. Jesteśmy zdecydowanym faworytem tego spotkania. No i w przypadku zwycięstwa awansujemy na pozycję lidera włoskiej Serie B. Aha, jeszcze oczywiście zyskałem nowego trenera, Arnu Cormiera, czyli tego pana, którego wam pokazywałem na początku. Rzecz jasna zgodził się dla nas pracować. No i tutaj Djurdjicia sobie po prostu jeszcze pokryjemy. Także drugiego z napastników, Pereza również. No i mam oczywiście nadzieję w tym meczu na kolejne 3 punkty. Zagrajcie jak w poprzednim meczu. O, to zawsze motywuje piłkarzy. Tylko 3. No i tak sobie zostawimy. A więc rozpoczynamy trzecią kolejkę włoskiej Serie B. Jest to zaległe spotkanie. A przepraszam, jest to spotkanie trzeciej kolejki z Cittadelą, a zaległe z Ternaną rozegramy sobie w następnej kolejce. Teraz Grand Enjoy przejmujemy. Di Gennaro, piłka do Paulo Dybali, Paulo Dybala. No i piłka przeleciała tuż obok słupka czy zespołu Cittadeli. No szkoda, bo to była naprawdę pierwsza świetna szansa do tego, aby objąć prowadzenie. A no ale niestety strzał na bramkę Di Gennaro, Paulo Dybali niecelny. Teraz Hernandez, ładnie włączył się Di Gennaro, ale nie dostał piłki. Jeszcze Dybala, Maresca, Di Gennaro, Pizano, Eros Pizano, rozpędza się Pizano, Paulo Dybala, jest piękny gol, a więc 1-0. No niestety ten gol nie zostanie przez arbitra uznany. Na spalonym był świeżo upieczony reprezentant Polski. No już widać naprawdę, że wielki, wielki potencjał drzemie w
Paulo Dybali. A i teraz fatalnie zagrał Enzo Maresca. Pugliese, jest szansa dla zespołu gości. Surako, ależ teraz z łatwością minął Morganelle, no i ten go jeszcze sfaulował. I będziemy mieli rzut karny dla zespołu Cittadelli. Niestety bramka, a więc od 23 minuty po strzale Leonardo Pereza przegrywamy 0-1. Mam nadzieję, że moi piłkarze teraz szybko wezmą się w garść. Jeszcze kolejny faul Morganelli. Na szczęście ten już bez żadnych konsekwencji. Przejął teraz piłkę Szwajcar. Terzi, Enjoy i Di Gennaro. Morganella. Jeszcze raz do Di Gennaro. Ten do Hernandeza. Niestety niedokładne to zagranie. Teraz przegrał walkę o tę piłkę Ezequiel Munoz, ale ta w rękach Stefano Sorrentino. No musimy tutaj za wszelką cenę dążyć do zdobycia wyrównującego gola. Może teraz Dybala, spójrzmy co się dzieje, Dybala przed pustą bramką. No bramka kuriozum naprawdę. Gdzieś tutaj na wycieczkę wybrał się bramkarz gości Di Gennaro. No i Paulo Dybala strzela swojego czwartego gola już w tym sezonie dla Palermo, trzeciego w tym sezonie ligowym. Teraz Pisano faulował. Będzie rzut wolny dla zespołu Cittadelli. Tylko ostrzeżenie dla naszego lewego wahadłowego. Rozpocznie zespół gości. Dośrodkowanie, uwaga, świetnie jednak teraz Pisano. Kapitalnie przejął lot tej piłki. Piłkarz, który zastępuje dzisiaj Salvatore Aronikę. Jest Di Gennaro, jest kolejna okazja. Davide Di Gennaro i jest 2-1. Hernandez, świetnie znalazł się reprezentant Urugwaju w polu karnym rywala. No i drugi gol w tym sezonie Hernandeza, który daje nam prowadzenie 2-1. Sporo błędów popełnia Andelkowicz, gra na 6,5, Morganella da 6,2, również bardzo słabo, Marecka na 6,4, również bardzo słabe spotkanie póki co tych piłkarzy, no ale prowadzimy z Cittadellą 2-1, to jest bardzo ważne. Jestem zadowolony z rozwoju sytuacji, chociaż początkowo no, mieliśmy sporo problemów, ten rzut karny wykorzystany przez zespół Cittadelli, ale teraz to my dochodzimy do głosu i udało się strzelić dwa gole. Eros Pisano również słabo, no ogólnie ta nasza obrona nie gra dzisiaj jakoś rewelacyjnie, mamy 70. minutę, a więc zrobimy tak. Deprela wejdzie w miejsce Pisano, który nie dość, że ma słabą kondycję, to jeszcze ma na koncie żółtą kartkę. Morganella bardzo słabo również, ale chyba za bardzo nie mamy go kim zmienić. Di Gennaro również nie błyszczy, Maresca słabiutko, Andelkowicz również bardzo słaby mecz. A więc może zrobimy sobie tak, że wprowadzimy tutaj Grand Enjoy, mógłby grać na środku obrony. Mógłby, a więc zdejmiemy sobie Andelkowicza, wprowadzimy sobie Barretto, natomiast Grand Enjoy wycofamy sobie do defensywy. Na razie mentalność zostawimy na poziomie kontrola, ponieważ wiem z doświadczenia, że tutaj cofanie się zbyt głęboko do obrony nie zawsze dobrze się kończy. No i mamy rzut rożny niestety dla rywali. Uwaga! Ależ teraz mieliśmy kupę szczęścia. W słupek tam piłka trafiła. Przyjął piłkę jeszcze Paulo Dybala. No i może uda się coś jeszcze sklecić z tej akcji. Niestety nie. No i wychodzą rywale. Teraz Paulo Dybala. Nie było spalonego. Paulo Dybala! Ale Di Gennaro broni strzał naszego młodego snajpera. Jeszcze Deprela. Deprela dośrodkowanie. No ale niestety fatalnie zakończyła się ta akcja dla nas. Sporo błędów popełnia Maresca, no a więc chyba już czas tutaj naprawdę cofnąć się do defensywy. Wprowadzimy Bolconiego w miejsce Mareski i zrobimy sobie tak. Joey'ego przesuniemy na środek, Deprele i Morganelle do środka, Munoza i Terziego już jako dwóch środkowych obrońców, Di Gennaro, no i tak, takie ustawienie sobie może zostawimy i damy sobie tutaj. No może nie, może zostawimy kontrolę, tutaj nie będziemy nic kombinować. No i jeszcze motywacja dla naszego nowego gracza, czyli Bolconiego. Uwaga, Barretto, bomba! Ależ teraz wybronił to Di Gennaro. Piłka jeszcze chyba trafiła w poprzeczkę, ale ostatecznie nie wpadła do naszej siatki. No naprawdę tutaj kupę szczęścia mieli defensorzy zespołu Cittadelli, że ta piłka nie wpadła do siatki. Joy, jest Di Gennaro, jeszcze do Paulo Dybali, jeszcze Deprela, ładnie się włączył, Deprela
jeszcze Bolzoni, jeszcze będziemy przy piłce. To już 92. minuta gry. Barreto ładnie potrafi utrzymać piłkę. Bolzoni, jest Deprela, świetnie zgranie do Dybali, Paulo Dybala. No, na tego piłkarza zawsze możemy liczyć. 3-1 i drugi raz z rzędu strzela dwie bramki Paulo Dybala i zapewnie nam tutaj troszeczkę, można powiedzieć, wymęczone, ale jednak ostatecznie zasłużone zwycięstwo. 3-1, upiekło wam się dzisiaj, no nie, bałem się tego, no ale dobra, nieważne. Moi piłkarze bardzo słabo zareagowali na tą rozmowę motywacyjną. No powiem szczerze, nie graliśmy dzisiaj jakiegoś wybitnego meczu, troszkę się męczyliśmy, no ale ostatecznie udało się zgarnąć kolejne 3 punkty w walce o serię. A przede mną teraz rozmowa, konferencja prasowa, no i tak przedstawia się na razie tabela Serie B. Avellino na razie jest dosyć niespodziewanym liderem, ponieważ no, zdaniem Puckmacherów Avellino tutaj miało, jak widzicie, bronić się przed spadkiem. No a Latina, tak jak słusznie myślałem, tutaj również główny kandydat, jeden z głównych kandydatów do spadku. My oczywiście główny faworyt, no i na razie nie zawodzimy, mamy 3 zwycięstwa na koncie, 9 punktów. No i pewnie tutaj oczywiście na początku sezonu zmierzamy w kierunku Serie B. Jeszcze może pokażę pokrótce statystyki, albo może nie, może jeszcze za mało czasu upłynęło, aby pokazywać statystyki. Z tych najważniejszych informacji chyba pokazałem wszystko, a więc zatrudniliśmy nowego trenera, także zdobyliśmy klub filialny, także dwóch naszych piłkarzy zadebiutowało w reprezentacji swoich krajów. No i na razie naprawdę bardzo, bardzo dobra forma Paulo Dybala. No myślę, że będzie w zimowym okienku transferowym sporo chętnych na tego młodego 19-letniego Polaka, już chyba tak mogę powiedzieć. No i cóż, moi drodzy, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że nic tutaj sobie nie pominąłem. W kolejnym odcinku spotkamy się, spójrzmy tutaj gdzie. No takich spotkań jest naprawdę dużo, 38 kolejek w sumie przed nami. No może gdzieś tutaj na dwumeczu Spezia Empoli, o gdzieś tutaj w tych granicach spotkamy się w następnym odcinku. Jeżeli macie oczywiście jakieś swoje opinie, uwagi, komentarze i pytania, no to oczywiście wszystko piszcie właśnie pod tym odcinkiem. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony ilością komentarzy oraz ilością łapek w górę pod poprzednim, przy poprzednim odcinku, a więc o to samo proszę i tym razem. No i cóż, moi drodzy, na dziś to wszystko, co przygotowałem dla was, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć!